wiemy, że liczb niewymiernych jest całkiem dużo. W tym filmie zobaczymy, że te dwa zbiory liczb wymiernych i niewymiernych dosyć ściśle się ze sobą przeplatają. I zaczniemy od następującego faktu, o którym już wspomniane było w poprzednich filmach, mianowicie, że między każdymi dwiema liczbami wymiernymi jest liczba niewymierna. Czyli może rysunek zróbmy, powiedzmy, że tu mamy oś liczbową i między każdymi dwiema liczbami wymiernymi, czyli mamy pewne dwie liczby wymierne, nazwijmy je W1 i W2, niezależnie jakie one są, gdzieś tutaj leży S, liczba niewymierna. Dobrze, zacznijmy od tego, że istnieje liczba niewymierna pomiędzy 0 a 1. No jaka to jest liczba? No, na przykład wiemy, że pierwiastek z 2 jest liczbą niewymierną i pierwiastek z 2 jest z pewnością pomiędzy 0 i 2. Jeżeli my podzielimy tę nierówność przez 2, to dostaniemy, że pierwiastek z 2 przez 2, który jest liczbą niewymierną, dlatego że wiemy już, że jeżeli liczbę niewymierną podzielimy przez liczbę wymierną, to dostajemy liczbę niewymierną. Czyli to jest liczba niewymierna, która jest pomiędzy 0 i 1. To jest liczba niewymierna. Dobrze, pomnóżmy teraz tę naszą nierówność przez W2 minus W1. W2 to jest większa z tych dwóch liczb wymiernych, które mamy, więc W2 minus W1 jest większa od 0, wobec tego wolno nam mnożyć nierówność przez W2 minus W1. Czyli tak, po lewej stronie jak było 0, tak zostało. Teraz tu mamy, może to zapiszę w ten sposób, pierwiastek z 2 razy W2 minus W1 przez 2, co jest mniejsze od W2 minus W1. Teraz ta liczba jest wymierna, bo W2 i W1 były wymierne, wymierna różna od 0 i mnożona przez niewymierną, czyli to jest liczba niewymierna. No i teraz może dodajmy W1 do tej nierówności, czyli W1 plus W1 i plus W1 i w ten sposób otrzymujemy następującą nierówność. Po lewej stronie zostaje nam 0 plus W1, czyli W1 jest mniejsze od W1 plus pierwiastek z 2 razy W2 minus W1 przez 2, co z kolei jest mniejsze od W2. Teraz, ponieważ W1 było wymierne, a to jest liczba niewymierna, to jest liczba niewymierna i to jest to właśnie nasze S, którego szukaliśmy. To jest liczba niewymierna. Dobrze. Zatem widzimy, że rzeczywiście między każdymi dwiema liczbami wymiernymi znajduje się liczba niewymierna. Dobrze. Teraz udowodnimy, że jest na odwrót również, czyli między każdymi dwiema liczbami niewymiernymi jest liczba wymierna. Udowodnimy nawet więcej, mianowicie, że to założenie jest niepotrzebne, możemy to wziąć w nawias, mianowicie między każdymi dwiema liczbami jest liczba wymierna, czyli mamy oś, na niej mamy jakiekolwiek dwie liczby, T1 i T2, i między nimi znajdziemy gdzieś liczbę wymierną.
Dobrze. No, może jeszcze tu gdzieś narysujmy sobie 0. Ono nam się za chwilę przyda, żeby sobie coś wyobrazić lepiej. Dobrze, teraz tak. Popatrzmy sobie na liczbę 1 przez T2 minus T1. To jest liczba, która jest dodatnia. Teraz tak, od każdej liczby istnieje liczba całkowita większa od. Czyli to jest M, czyli M to jest liczba całkowita. Dla każdej liczby, o jakiej możemy pomyśleć, istnieje liczba całkowita większa od niej. Teraz, skoro liczby dodatnie spełniają taką nierówność, to ich odwrotności spełniają przeciwną nierówność. To znaczy 0 jest mniejsze od jednej m tej, co z kolei jest mniejsze od 1 przez 1 przez T2 minus T1, czyli T2 minus T1. Teraz T2 minus T1 to jest długość tego odcinka. Jedna M to jest mniej niż T2 minus T1. Wobec tego, jeżeli my, począwszy od zera, zaczniemy zaznaczać odcinki wielokrotności jednej mt, jedna mt, dwie mt i tak dalej, to ponieważ T2 minus T1 jest dłuższe, prawda, niż jedna mt, to przynajmniej to jedna z kresek musi tu trafić. Czyli pewna wielokrotność jednej mt musi trafić pomiędzy T2 i T1. Tak, wobec tego z tego wynika, że istnieje liczba k przez m pomiędzy T2 i T1. To jest oczywiście, k jest całkowite pomiędzy T1 i T2. I to jest liczba wymierna. A to jest liczba wymiar, bo k jest pewną liczbą całkowitą, prawda? To są wielokrotności, to jest pewna wielokrotność jednej m. Dobrze, to teraz następny krok jest taki, że pomiędzy każdymi dwiema liczbami jest zarówno liczba wymierna, jak i niewymierna. To, że jest liczba wymierna, to przed chwilą wykazaliśmy. Wobec tego teraz chcemy wykazać, że między każdymi dwiema liczbami jest liczba niewymierna. Więc no to zostały nam dwa przypadki. Wiemy, że pomiędzy każdymi dwiema liczbami wymiernymi jest liczba niewymierna. Wobec tego została nam sytuacja, kiedy mamy liczbę wymierną i liczbę niewymierną s. I chcemy pokazać, że między nimi jest pewna liczba niewymierna. Otóż tak, wiemy, że pomiędzy dwiema liczbami jest pewna liczba wymierna, czyli istnieje pewna wymierna liczba W1 pomiędzy nimi. Teraz zaczęliśmy od tego, że pomiędzy każdymi dwiema liczbami wymiernymi istnieje liczba niewymierna. Zatem istnieje pewna niewymierna liczba S1 tu. No ale wtedy S1 to jest liczba niewymierna. No ale S1 wtedy jest pomiędzy W i S. Czyli między każdą liczbą wymierną i niewymierną istnieje liczba niewymierna. No i jeszcze dla porządku ostatni przypadek, kiedy mamy dwie liczby niewymierne i chcemy zobaczyć, że między nimi istnieje liczba niewymierna. No, nie możemy wziąć tutaj średniej arytmetycznej, gdyż może się zdarzyć, że średnia arytmetyczna dwóch liczb niewymiernych jest liczbą wymierną. Wobec tego musimy tutaj postępować ostrożniej. No ale tak,
To są dwie różne liczby. Wiemy, że między nimi istnieje liczba wymierna. Prawda? Teraz wiemy, że między liczbą wymierną i niewymierną, to przed chwilą tutaj pokazaliśmy, między wymierną i niewymierną istnieje pewna liczba niewymierna. Czyli tutaj pomiędzy W i S jest 2, istnieje pewna liczba S3. No i to jest liczba niewymierna pomiędzy S1 i S2. Zatem rzeczywiście między każdymi dwiema liczbami istnieje liczba niewymierna. Skoro już to wiemy, to nie trudno przekonać się, że naprawdę sytuacja jest następująca. Między każdymi dwiema liczbami, niezależnie czy one są wymierne czy niewymierne, czy jedna z nich jest wymierna i jedna z nich jest niewymierna, więc między każdymi dwiema liczbami jest nieskończenie wiele liczb wymiernych i niewymiernych.